Księga liczb, rozdział pierwszy. Pierwszego dnia drugiego miesiąca, w drugim roku po wyjściu z ziemi egipskiej, powiedział Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w namiocie spotkania. Policzcie całą społeczność Izraelitów według rodów i rodzin, licząc imiennie izraelskich mężczyzn w wieku od dwudziestu lat wzwyż, zdolnych do walki. Ty i Aaron dokonajcie ich przeglądu według oddziałów wojskowych. Powinien wam przy tym pomagać jeden mężczyzna z każdego plemienia głowa rodu. Oto są imiona mężczyzn, którzy mają wam pomagać. Z plemienia Rubena, Elisur, syn Szedeura. Z Symeona, Szelumiel, syn Suriszaddaja. Z Judy, Nachszon, syn Aminadaba. Z Issachara, Netaneel, syn Suara. Z Zabulona, Eliab, syn Helona. spośród synów Józefa, z Efraima, Eliszama, syn Amichuda. Z Manasesa Gamliel, syn Pedachsura. Z Benjamina, Abidan, syn Gideoniego. Z Dana, Achiezer, syn Amishaddaya. Z Asera Pagiel, syn Okrana, z Gada Eliasaf, syn Deuela, z Neftalego Achira, syn Enana. Ci zostali wezwani ze społeczności jako wozowie plemion swoich przodków, naczelnicy oddziałów Izraela. Mojżesz i Aaron przyjęli więc tych mężczyzn, którzy zostali imiennie wyznaczeni. Pierwszego dnia drugiego miesiąca zwołali całą społeczność i spisano wszystkich według przynależności do rodów i rodzin. Spisano ich po kolei, imiennie, od lat dwudziestów zwyż. Mojżesz dokonał ich przeglądu na pustyni Synaj, tak jak mu Pan nakazał. Potomków Rubena, pierworodnego syna Izraela, wszystkich zdolnych do walki mężczyzn od lat dwudziestów zwyż, spisano imiennie, Według rodów i rodzin. Liczba zarejestrowanych z plemienia Rubena wynosiła 46 500. Potomków Symeona, wszystkich zdolnych do walki mężczyzn od lat dwudziestów wzwyż, spisano imiennie według rodów i rodzin. Liczba zarejestrowanych z plemienia Symeona wynosiła 59 300. Potomków Gada. Wszystkich zdolnych do walki mężczyzn od lat dwudziestu zwyż spisano imiennie według rodów i rodzin. Liczba zarejestrowanych z plemienia gada wynosiła 45 650. Potomków Judy wszystkich zdolnych do walki mężczyzn od lat 20 zwyż spisano imiennie według rodów i rodzin. Liczba zarejestrowanych z plemienia Judy wynosiła 74 600. Potomków Issachara, wszystkich zdolnych do walki mężczyzn od lat 20 zwyż, spisano imiennie według rodów i rodzin. Liczba zarejestrowanych z plemienia Issachara wynosiła 54 400. Potomków Zabulona wszystkich zdolnych do walki mężczyzn od lat 20 wzwyż spisano imiennie według rodów i rodzin liczba zarejestrowanych z plemienia Zabolona wynosiła 57 400. potomków Józefa z plemienia efraima wszystkich zdolnych do walki mężczyzn od lat 20 wzwyż spisano imiennie według rodów i rodzin Liczba zarejestrowanych z plemienia Efraima wynosiła 40 500. Potomków Józefa z plemienia Manassesa, wszystkich zdolnych do walki mężczyzn od lat 20 zwyż, spisano imiennie według rodów i rodzin. Liczba zarejestrowanych z plemienia Manassesa wynosiła 32 200. Potomków Benjamina, wszystkich zdolnych do walki mężczyzn od lat 20 zwyż, Spisano imiennie według rodów i rodzin. Liczba zarejestrowanych z plemienia Benjamina wynosiła 35 400. Potomków Dana, wszystkich zdolnych do walki mężczyzn od lat dwudziestów zwyż, spisano imiennie według rodów i rodzin. Liczba zarejestrowanych z plemienia Dana wynosiła 62 700. Potomków Asera Wszystkich zdolnych do walki mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż spisano imiennie według rodów i rodzin. Liczba zarejestrowanych z plemienia Asera wynosiła czterdzieści jeden Potomków Neftalego, wszystkich zdolnych do walki mężczyzn od lat 20 wzwyż spisano imiennie według rodów i rodzin. Liczba zarejestrowanych z plemienia Neftalego wynosiła pięćdziesiąt trzy Spisu dokonali Mojżesz i Aaron oraz wodzowie Izraela po jednym z każdego plemienia. Pełna liczba Izraelitów od lat dwudziestu zwyż zdolnych do walki spisanych według rodów i rodzin wynosiła 603 550. Lewici nie zostali policzeni według swoich rodów, Pan bowiem powiedział do Mojżesza. Nie będziesz spisywał plemienia Lewiego i nie włączysz go do spisu synów Izraela. Powierzysz im natomiast pieczę nad mieszkaniem świadectwa, nad jego wyposażeniem i nad wszystkim co do niego należy. Oni będą przenosić święte mieszkanie i całe jego wyposażenie, będą pełnić w nim służbę, a swoje namioty rozbiją wokół niego. Kiedy święte mieszkanie będzie zmieniało miejsce postoju, Lewici rozmontują je, a gdy się zatrzyma, znów je zbudują. Jeśli ktoś inny zbliżyłby się do niego, powinien zostać ukarany śmiercią. Izraelici rozbiją swoje namioty każdy w swoim obozie i pod swoimi znakami. Lewici natomiast postawią namioty wokół mieszkania świadectwa, aby nie wybuchnął przeciwko społeczności Izraelitów gniew Boży. Lewici powinni trwać na straży, mieszkania świadectwa. Izraelici spełnili więc wszystko, co Pan nakazał Mojżeszowi. Moi drodzy, zaczynamy kolejną księgę, pięcioksięgu, czwartą już księgę, czyli księgę liczb. Od razu z grubej rury, jak widzicie, mamy pierwsze wyliczenia, liczby i tak dalej, no stąd ta nazwa księga liczb. Ale proszę się nie bać, nie tylko tak, tak będzie, jest to naprawdę dużo niesamowitych historii w tej Księdze Opisanej, bo ona dużo opowiada o tym, jak Izraelici szli przez, przez pustynię z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Konie jedna rzecz tutaj, myślę, warta zauważenia. Zauważcie, że kiedy Pan Bóg nakazuje zrobić ten spis, kiedy każe sprawdzić, ile ludzi jest dokładnie w każdym pokoleniu, według rodów, według rodzin i tak dalej, to prosi, żeby nie robili tego sam Mojżesz i Aaron, tylko z każdego plemienia Pan Bóg wybiera jakąś jedną osobę, mówi, kto to ma być, żeby ten ktoś jakby brał w tym udział. Trochę tak, jakby Pan Bóg prosił, żeby przypilnował. Czyli żeby, jeżeli są jakieś, nie wiem, nieścisłości, albo coś trzeba wiedzieć w danym rodzie, o liczbie, no to żeby ktoś stamtąd to rozstrzygał. Czyli żeby mieli pomoc Aaron i, i Mojżesz. To jest koni w ogóle bardzo ładna zasada, która można by ją takim współczesnym językiem nazwać nic o nas bez nas. Koni władza, która, że tak powiem, rozporządza kimś, zupełnie z nim o tym nie rozmawiając, nie biorąc go do współudziału w tym, to jest zła władza. Zobaczcie, Pan Bóg nie daje Mojżeszowi i Aaronowi takiej władzy, róbcie z nimi, co chcecie, tak? Nie mówi. Poproście każdy z rodów, żeby był jakby współdziałaczem, żeby był wspólnikiem, żebyśmy to robili we współpracy, czyli jakby nie, nie róbcie tego tylko w pojedynkę, czy nawet we, we dwóch. Ale zróbmy jakąś taką ogólnonarodową współpracę. To jest bardzo piękne świadectwo tego, że jakby ludźmi się rządzi współpracując z nimi, zapraszając do różnych dobrych rzeczy, a nie narzucając im z góry, jakby co, mają, co mają robić. nie każda władza, czy to państwowa, czy taka władza w Kościele, która pomija ten aspekt. Też tak powiem, rości sobie taką, takie prawo do władzy absolutnej, do tego, że może z drugim człowiekiem zrobić co tylko zechce. To jest po prostu zła władza, to jest władza, która nie słucha tak naprawdę wskazań Pana Boga. Myślę, że z tego pierwszego rozdziału warto się tego nauczyć, bo nie, bo to nie dotyczy tylko takich spraw dużych, nie, jak państwo czy kościół. To dotyczy również rodzin, tak? gdzie oczywiście, że rodzic ma prawo mówić pewne rzeczy, co ma być robione, co ma być nierobione, ale jest tysiąc razy lepiej, kiedy to się dzieje w pewnej współpracy i porozumieniu z tymi, nad którymi ma władzę, a nie po prostu boją. Bo ją ma. Warto sobie to przemyśleć.